Już w przyszłym tygodniu 6 prokuratorów zacznie zajmować się Antonim Macierewiczem. W związku z działalnością jego podkomisji smoleńskiej jest ponad 40 wniosków do prokuratury. Do pracy nad nimi minister sprawiedliwości stworzył dziś specjalny zespół śledczych. Maciej Knapik. Antoni Macierewicz kłóci się z dziennikarzami. Czy pani sobie żarty robi? Rzuca oskarżenia. Nie skandal. To jest przestępstwo. To jest działanie na rzecz pana Putina. Krzyczy z mównicy sejmowej. Dziękuję bardzo, panie pośle. Proszę opuścić mównicę. To musi się już skończyć, mówi opcja władzy. Załatwmy to wreszcie. W przyszłym tygodniu Macierewiczem i działaniem podkomisji smoleńskiej zajmie się specjalny zespół 6 prokuratorów, który zbada ponad 40 zawiadomień złożonych po raporcie resortu obrony. Wydaje się, że właśnie ten proces rozliczenia się zaczyna. Antoni Macierewicz, niech się martwi o to, co powie prokuratorowi. Marszałek Sejmu apeluje, by rozliczenie było szybkie i ostateczne. Jeżeli będziemy ten serial Gonimy Macierewicza ciągnąć jak makaron, to nikomu to nie będzie służyło. Nikomu, za wyjątkiem samego Macierewicza, który, gdy tylko o nim mowa, organizuje konferencje prasowe, gdzie wygłasza niekończące się monologi i znów powtarza zniszczenia. Tezę o zamachu na prezydencki samolot w Smoleńsku, okraszając to slajdami i filmami. Za pomocą symulacji komputerowej. Wieloletnia praca dziennikarska, ale też raport Ministerstwa Obrony wskazują na manipulację opiniami biegłych, oczywiste przekłamania, przemilczenia analiz wykluczających zamach, a sami eksperci zagraniczni sugerują, że próbowano ich nawet przekupić. Przy okazji zniszczono bliźniaczego Topalewa. To kosztowało ponad 80 milionów złotych i trwało lata. Ja już nie mówię o odpowiedzialności politycznej za dzielenie Polaków, bo w 100% ją ponosi Antoni Macierewicz, również z obozem politycznym, który od niego się nie odciął. Nie odciął się, a wręcz przeciwnie, teraz mówi po prostu głosem Macierewicza. To, że to był zamach, to jest zupełnie oczywiste. Był zamach w Smoleńsku, zostało to udowodnione. Zamach był jednak. No to nie jednak, tylko to zostało udowodnione. Nic nie zostało udowodnione, pada odpowiedź. Ten człowiek spotykał się z Rosjanami, którzy przywozili mu dziwne materiały. Do spotkań z Rosjanami Antoni Macierewicz się przyznaje i sugeruje, że byli to rosyjscy opozycjoniści, którzy chcieli mu pomóc. W Sejmie tylko pusty śmiech. No, bo się tak przedstawili. Nie wiedziałem, że ma takie wielkie zaufanie do Rosji. Pan się spotykał z ruskimi szpionami. Rozumie pan to? Nikt nie zrobił dla Rosjan tyle, co on, słyszymy. Antoni Macierewicz będzie pobierał emeryturę w rublach. I ja uważam, że tak to się skończy, że on ucieknie do Rosji przed odpowiedzialnością karną. Ale politycy z klubu PiS nie chcą słuchać żadnych argumentów. Bronią Macierewicza i tezy o zamachu z większym lub mniejszym przekonaniem. Nic nie jest na rzecz poza polityką. W tle jest tylko polityka. On uważa, że ta hipoteza jest wiarygodna. A pan jak uważa? Panie redaktorze, poczekajmy na to, co orzeknie prokuratura. Ja wam powiem jedno. Rafał Trzaskowski powiedział, że jeśli zostanie prezydentem, na pewno nie ułaskawi Antoniego Macierewicza. Maciej Knapik, Fakty.